Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Dyson Sphere Program. Jak widzicie, zbudowałem już tutaj Matrix Laby oraz zakolejkowałem sobie wszystko, co byłem w stanie. No, może nie wszystko, ale wszystko, co po kolei, co wydawało mi się dobre oraz wszystko, co... No dobra, nieważne. Uwaga! Tak wygląda obecnie mój inwentarz, tak wygląda moje aktualne rozstawienie fabryk, powiedzmy. Tutaj co leci? A, magnesy. No one tak dość mocno, wolno lecą. Przydałby się zrobić drugi taki. Tutaj, jak widzicie, mam osobne dostarczanie już żelaza na tą stronę i myślę, żeby tego nie rozdzielić, żeby nie szło więcej magnesów. Tylko jakby to wtedy postawić? Wtedy tak. No dobra, spróbuję to zrobić w taki sposób. Pozbyć się tych dwóch. Mam smeltery? Nie mam smelterów. No to trzeba je zrobić. Potrzebuję tych. Ale to się robi, bo po drugiej stronie machnąłem sobie... Dosłownie po drugiej stronie, z tej strony machnę sobie dwie koparki na kamienie i z jednej strony to są magazyny i z jednej strony robię szkło, a z drugiej robię cegły. I czy to już jest pełne? Sobie właśnie widzicie? Tutaj macie licznik. 3 godziny ponad spędziłem w tej gierce, żeby sobie to tak dopracować. Wam może to zająć krócej. Sobie dajcie znać, jak się uda. Jestem ciekaw, jakby to wyglądało. Dobra, walimy tutaj jedną i tutaj jedną. Potem się to ewentualnie przestawi. Dobra. A, i te badania też włączmy, bo badania chciałem zrobić przy was, prześciutkie. Okej, też co? Tutaj maksymalna energia rdzenia, pięknie. Tutaj się coś popsuło chyba. Dobra, naprawmy to. Dobra. No i okej, jak to wygląda tutaj? Tak, jest już pełne. 3000 szkła oraz cegieł. Dobra, to setkę cegieł możemy sobie wziąć. Tu myślę, możemy dobudować ze 2 magazyny. Tylko na to. A, 4 jeszcze osobne. W sumie mogą też walnąć 6. Byłoby lepiej. Dobra, F1. I walnimy tu magazyn i tu magazyn, żeby się to zbierało. Pyk. Pyk, żeby się nic absolutnie nie marnowało. Dodatkowo, jeszcze gdzieś tutaj miałem chyba... A to może tak sobie zerknę. Tak, tutaj w ogóle obok jest cały taki wielki magazyn tylko i wyłącznie na węgiel, który póki co będzie mi służył tylko do zasilania mecha. Zebrałem sobie, wykopałem to, zebrałem 4 pełne staki i jeszcze mi się to nie skończyło. I nie robię was w konia, naprawdę, jeszcze mi się w ogóle to nie skończyło. Wziąłem sobie 4 kolejne, więc jak to się skończy, to będę mógł to załadować od razu. Dobra, tutaj po kolei leci. A, i właśnie, i są tu matriksy. To są osobne matriksy, w tych będą przeprowadzane tylko i wyłącznie badania. Czytaj, do tych matriksów trzeba będzie dostarczać pozostałe matriksy, a na start będziemy wykorzystywali matriksy niebieskie. Produkuj te tutaj. I jak widzicie, tych oto matriksów... Tak, dziękuję. Kolejny milestone. To jest co? Strange matter. A, wyprodukuj dziwną materię. Tutaj grawitacyjny matrix. Matrix Uniwersum, czy uniwersalny, a raczej Uniwersum. Dobra, nie ma co tych przeglądać, to się później samo będzie pokazywało. Tutaj, jak widzicie, mam 2 osobne magazyny, też przepełnione zarówno tymi circuit boardami, jak i tymi cewkami. I to, myślę, może być bardzo dobre, zwłaszcza, że no, bardzo nam to tutaj będzie pomagało. Na początku oczywiście w kreowaniu tych matriksów, ale ponieważ one będą są pierwsze, to też jednocześnie pewnie będą najtańsze w produkcji, a więc... Znaczy, no, najtańsze. Najczęściej będą wykorzystywane, zakładam. Więc myślę, że to, że sobie to zostawiłem, a nie zbudowałem tego całkowicie i nie robiłem tego poza nagraniem, to może być nawet dobre.
Ale okej, okay, zwalnia się kolejka, to możemy dodać kolejną rzecz. To jest zakolejkowane. Tego jeszcze nie mogę. To jest zakolejkowane. To się robi. Znaczy wróć, to będzie się robić. Tutaj tego nie. Tutaj tego też nie mogę. To jest zakolejkowane. A w sumie to też możemy zakolejkować, czemu nie? To, tego jeszcze nie mogę. Tu potrzebuję już tych drugich Matrixów. Tutaj co? Okej. Okay. Możesz zrobić blueprint, Ctrl C, kopiuj fragment produkcji i zapisz jako... Aha, w takim sensie blueprint, dobra. Nawet fajne. Okej, okay, aby załadować jako masowa konstrukcja, no to jest bardzo fajne. I mogą być, i takie schematy mogą być używane, no, na każdej planecie, Star Clusterze, nie wiem jak to przetłumaczyć, może Układzie Gwiezdnym, oraz systemie planetarnym. Okej, okay, to bardzo miłe. Tutaj potrzebuję silników. A jak tam wyglądają nasze technologie? Tutaj, to jest zakolejkowane, to jest zakolejkowane. I tutaj są silniki, to poproszę dodatkowo do kolejki. To jest zakolejkowane. Ojoj, co to się stanęło? Co, popsuło się? Tak. Szkoda zegarka. No myślę, że dałoby się to naprawić. Poprawić je troszkę krzywo, ale myślę, że dałoby się to spokojnie naprawić. Zapytaj się Wojtka, czy by ci to... klejem na ciepło, nie skleił. Wiesz? Przecież nie pytaj. Nie, bo to jest taka guma... Nie, to nie pytaj, bo klej mógłby to zniszczyć. To nie pytaj. Co? Nic, pokazuję zegarek. Zakleiłeś to? A czym? No jakimś klejem mam, mówiła, że masz. Klej na ciepło ma tylko Wojtek, ale klejem na ciepło to raczej można to zniszczyć. Wiesz? Czemu? Bo to jest guma? A klej na ciepło i guma chyba z zdeczka się nie lubią. Prosiłbym... Weźcie guma, to by się zżywa. Proszę drzwi zamknąć. Dobra, ja się z wami widzę po cięciu. Troszeczkę się już pobadało. No, co prawda nie wszystko, ale powoli lecimy, jak tam teraz mój węgiel. O, nie ma nic. A to mi stąd w ogóle jeszcze ciągnęło. Ej, no to tak się nie bawimy. Dobra, to czekaj. Nie tak, tylko tutaj. To jedno proszę... Ej, nie całe, miałeś mi to jedno tylko wrzucić. No. Cyk. To i to mi wyciągnij. Dobra. To tak, teraz... Tak, gdzie jest ten mój plant cały? W tym kierunku, dobra. To jest strasznie długie to jest, ale jako iż to jest... No, teraz to już jest do full, bo właśnie jest przez to, że to jest zapełnione, to mi właśnie w tym pomaga. I pięknie. Dobra, mogę sobie to jakoś... Czemu to się tak ciągle dupczy i pokazuje... Mimo iż daje use inwertory, to mi raz pokazuje, raz nie. Okej, mogę zobaczyć różne takie... żyły do wydobycia na innych planetach. Tu zebrałem 200 sztuk łącznie. Okej, okay, widzę, jest naprawdę szybko mogę tak się przemieszczać, ale jednocześnie bardzo mi to zsie energię. Więc z tym trzeba będzie uważać. Dobra, kolejny kamień milowy. Dobra, pod H. A, pod H to jest to. Aha, mogę tak sobie sprawdzić! Dobra, co gdzie jest? Okej, nawet fajne. Dodatkowy dron, dziękuję. To się bardzo przyda. Dobra, sprawdźmy pozostałe jakieś rzeczy. Czy coś mogę jeszcze dorzucić tutaj? Tutaj coś mogę, ale to są jakieś materiały. No, myślę, że na razie mogę to zrobić. Tutaj... O, tu grafit. To grafit jest potrzebny i to bardzo. Tutaj lepsze... Znaczy lepsze, no po prostu wytapianie jakichś innych tych.
a tutaj splitter i tak dalej, no to to jest bardzo potrzebne. Elektrownia termalna, jedną to dostałem z Afriko. Bardzo ładnie. To w sumie jak już tak jesteśmy... Dobra, przelećmy się do tamtej, do tej, bo właśnie tutaj całego zbioru mojego węglowego. Za ten czas to się tam wszystko produkuje. Tutaj oczyśćmy trochę tego. Okej, okay, to nie jest już do wzięcia, no to niech zbierze co się da. I sprawdźmy, jak to wygląda. A, nie tak, tu będzie elektrownia, czyli to będzie w tym miejscu. Wodę w piątką. Okej, okay, postawmy to na razie. Okay. Dzięki za info. Oh, Jesus, ale mnie przytugowało. Kurde, czy mi kabel z myszki ucieka, no? Zostań w miejscu, skubańcu. Dobra, to myślę może dużo energii produkować. Znaczy na pewno o wiele więcej niż moje aktualne. Jakbym mógł to nazwać, no... Wybrzeża wiatrowe. Gdzie głównie to, tutaj mam same te turbiny tak naprawdę. Tutaj jakbym chciał, mógłbym walnąć pięknie. Wykorzystywanie plazmy. No okej, okay. Nawet to jakoś wygląda. Zobaczmy. Jakbym chciał stąd wydobywać ropę, to jest ile? Niecałe 50 na sekundę. Ale tylko pytanie, czy to jest na całej planecie? No chyba tak, bo tutaj gdzieś mam. O właśnie, w tym miejscu. I tu jest 3 1/4 w zaokrągleniu. Mocnym zaokrągleniu. I to jest tylko jedna, czyli gdzieś tu musi być ich więcej. No ale to jest mi na razie zbędne. Dobra, obczajmy te elektrownie. Czy dałoby się jakoś tak fajnie... Dobra, wyjdź mi z tego i wróć mi tutaj. Czy dałoby się jakoś tak fajnie ustawić? Dobra, na pewno nie w taki sposób. Jak już to bym chciał pociągnąć, to bardziej w poziomie. A żeby to zrobić, to muszę sobie to ustawić. Zobaczmy. Bo tak, mógłbym to zrobić w tym... Mógłbym to tak, wiecie, postawić kolej siebie te elektrownie i tak dawać z elektrowni do elektrowni. Na przykład. Nie to, tu. Zobaczmy. O. W taki sposób. Tylko w tym momencie... Dobra, ile będzie mnie kosztowała taka elektrownia? No, niewiele. Stosunkowo niewiele. Mogę 9 stworzyć. No to stwórzmy od razu maksymalną ilość. Troszeczkę muszę sobie mechanizmów dorobić. No to dobra. To troszkę poczeka. Dobra, jak to wygląda z Matrixami? Właśnie jak wygląda ich produkcja. Dobra. Weź mi z tym tutorialem, wypieprzaj. To mi zostaw. Gdzie to było? To było pod P. To będzie gdzie? W produkcji... Jest. Produkuje 59,60. Konsumuje 38,37. Dobra. No to myślę, raczej przez jakiś czas będzie na spokojnie. O, tu jeszcze tego jest 200 w zapasie, no to tym bardziej. Kurde, czemu ja nie mogę tego tak przesuwać, no? Dobra, nie. Proszę mnie tę kolejkę dać jeszcze raz. Dobra. Kasuj. To musi być pierwsze. O, świetnie. To już spada, więc wrzucamy cały węgiel i 1,7 gigajoula. Się będzie teraz dzięki z tego wszystkiego produkowało. Dobra, i teraz po kolei, teraz co mogę? Tego nie mogę. Tego nie mogę. Tego nie mogę. O, a jak zrobię stal, to będę mógł. Czyli warto z tą stalą się zainteresować. Tutaj 300 budynków mogę mieć. To później. Tutaj... Co? Plus 2. Aha, prędkość lotu. A, niech będzie.
Taki upgrade myślę może się przydać. To się już robi. Tak, dziękuję. Dobra, to tak po prostu, żeby się zrobiło. Rafineria plazmą i silniczki. Na razie nie potrzebuję aż tak bardzo sobie. Tutaj matrix energetyczny jest mi potrzebny. Okej, to w sumie powinno iść najpierw, tak mi się wydaje, ale na razie niech się robi, co jest. Dobra, już się chyba powinny wszystkie tam wykreować te fabryki moje. Tak. Znaczy fabryki, te wszystkie elektrownie. Okej. Żeby tak tutaj postawić, to tutaj jakoś tak w tym miejscu. To jest tylko kamień. Dobra. Energia, piątka. Tak, obrócić w drugą stronę. Dobra, to jest najwięcej, co ile mogę sobie pozwolić. 2, 3, 4. I tu bym potrzebował lepszego supportu dla powierzchni. No dobra, teraz sprawdźmy. Ja bym chciał stąd pociągnąć teraz... Tu mam co? Ej, to jest zajebiste! Ej, poproszę mi to krawcić momentalnie! O, pięknie, już się akurat zrobiły. Mam co? Mam rozdzielnik, mam lepszy podajnik i... monitoring nitki, nazwijmy to tak. Dobra, nie to, tylko to. Tutaj mam 3 potrzebuję, mam 10. Mogę 2 jeszcze zrobić, czy nie bardzo? Mogę zrobić chyba... Tak, mogę zrobić 10, to poproszę 2 dodatkowo. I tutaj będę... Tutaj ile? 1 do 1. No to tu będę miał 4 chyba. Czy mam 6, jak nie będzie mnie stać? 4 będę mógł maksymalnie zrobić. No, nawet zaliczyło od razu. Chyba. Okej, nie bardzo wiem, co to jeszcze tworzy, no ale niech będzie. W sensie nie wiem, po co tworzy daną rzecz. O to mi bardziej chodziło. Dobra, do konkretów. Tutaj pasy. W ogóle też zrobiłem sobie mechaniczną po prostu mechanizm robienia całych pasów, nie? Pasu to mi już nie zabraknie przez długi czas. Dobra, tu machnijmy takie coś. Bo jak kontro... Czekaj, nie. Bo jakby to chciał zaznaczyć, to... Nie, Ctrl C. O, niezły widok. Dobra, weźmy to, to, to i to. Okej, użyj teraz. O, pięknie! I budujmy w tym miejscu. No. To będzie... Teraz chyba równo. Co koliduje? No, dziękuję. Co? No kurde, poważnie! Czemu tego nie chciał zrobić, no? Bo co, bo to przeszkadza? Cóż, tu jeszcze będzie przeszkadzało? Mam nadzieję, że nie. O, trochę tytanu wyciągnąłem. Dobra. Co, Ctrl C. Ten, ten, ten i ten. Użyj teraz. Aha, okej. Okay. Tak, czy... Nie. Nie wiem, co ten tab w sumie robi. Aha, chyba... A, okej, ustawię mi chyba w 3 miejscach różnych. Takich na w miarę na zakotwiczenie, czy coś tam. No. Co ci koliduje z innym obiektem wielce? No, Shift, Enter. Ej, niech to mi rozwali zaraz. W
Co ci koliduje wielce? Masz wszystko w porządku. No nie rozumiem tego. Dobra. Okej, okay, a mogę to jakoś w ten sposób? Dobra. Czyli muszę na razie to ręcznie, dopóki nie ogarnę, jak tych blueprintów używać. Dobra, dziękuję. Aha, dobra, to ze sobą kolidowały te... Przez to ułożenie, to one same ze sobą się kolidowały. Tak mi się wydaje. Dobra, jeszcze mi to proszę poprawić. No, przez to ułożenie one same ze sobą się kolidowały. Dobra, czyli dobrze to ustawiłem, ale położenie blokowało możliwość wykorzystania tego. Dobra, to jeszcze raz. Energia i te. No, energia i to. Obróć w tym kierunku i jak najbliżej taśmy. Dobra, tu się jeszcze teraz przejdę i kolejną taką sobie machnę. Dobra. A, i w sumie mogłem zrobić najpierw jeszcze połączenia. Dobra, sprawdźmy te lepsze podajniki. Ach, wymagają czego? Wymagają dwóch sorterów i jednego silnika, ale 3 za 2 daje. No to nawet dobre. Tylko potrzebowałbym na sortery jeszcze to. Tutaj co? Cyrkuity i sztabki. No to na sztabki są aż dwie osobne już kopalnie. Myślę, że to wystarczy. Przynajmniej powinno wystarczyć. Dobra, tutaj, nie. Tutaj. Okej, okay, kolejny research gotowy, pięknie. Tutaj i tutaj, żeby to troszeczkę rozszerzyć, tak na wszelki wypadek. Okej. Okay. Sprawdźmy w sumie tego ziomeczka. A niech będzie tutaj. Jak to wygląda? Aha, tak po prostu. Mogę sobie najechać i sprawdzić. No ale dobra. Na razie nic z tego się nie będzie kreowało. Ale tak, tu będzie raczej dużo węgla potrzeba, więc myślę, że ten sorter drugiego poziomu może się tu przydać. Bo jak to może tak sobie powoli wchodzić, gdzie to na spokojnie się naładuje, to jednak to będzie pewnie potrzebowało masakrycznej ilości paliwa. Więc tak, mam 5 sorterów za darmo, to zrobimy tak. Tu wszędzie powstawiamy zwykłe sortery. Aha. Dobra, to tu będzie jednak sorter ten lepszy. Chyba, że po prostu z jednego sortera zrezygnuję. A mogę nam przydać sorterem z do? Mógłbym, ale musiałby być kole siebie. O, no dobra. No nie będę przecież tutaj robił takich na okrągło, bo to było bez sensu. Mógłbym to tak, wiecie, tak kole siebie tak poustawiać wtedy, nie? To by było lepsze. Dobra, to ulepszmy to w takim razie. Niszczymy to całe. Okej. Okay. Lepsze materiały jakieś się odblokowały. Niszczymy to. I jeszcze raz to ustawmy. Dobra, czyli to będzie tutaj. No i to mogę tak kole siebie wszystko wybudować. Dobra. Jeszcze tutaj. I tu mi jeszcze też pozwala. Jeszcze jedno mam. Postawmy w tym. Nie w tym miejscu. W tym miejscu najpierw musimy puścić taśmociąg. Tylko puśćmy go w taki sposób. Tutaj. I tutaj puścimy dwa te lepsze sortery. O, już zadupcają. Dobra, i teraz tak, tutaj już postawimy jedną taką elektrownię. I to już będziemy zasilali zwykłym
zwykłym sorterem. A te tutaj po kolei połączymy ze sobą. Pięknie, pięknie. Tak, kolejny kamień milowy, super. Kurde, nie wiem, czy nie byłoby warto jednak tych sorterów tutaj ulepszyć. Zobaczmy. A czy upgrade to od razu to zużywa mi... Aha, dobra, to musi być pewnie tak połączone. To zamienia, czy faktycznie? Nie, to wymienia. Nie zużywa przedmiotów, tylko wymienia, gdybym miał właśnie te sortery gorsze, ale że nie mam, no to problem. Ja nie mogę zrobić kolejnych, bo się jeszcze nie przebadała technologia na robienie silników elektromagnetycznych. Dobra, no to jest na razie tylko bez zasilania. A co nawet połączone nie jest, no to wszystko tłumaczy. Zobaczmy, trójka, czwórka, połącz. Pyk. I okej, jak to wygląda teraz, jeśli chodzi o prunt? Prunt. Total energy consumption 59,5 gigajoula, a generujemy 44,4 megawaty. Tutaj baterie, no baterii nawet nie mam jeszcze przebadanych, więc nie ma tym bardziej co mówić o wykorzystywaniu energii w nich zgromadzonych. Dobra, gdzie jest ta... Ta... W tą stronę. No, leć. Ale leć, nie? Chłopie, do przodu. Okej, rafineria plazmowa. Czyli już bym mógł wykorzystywać to. Dobra, na ziemię. Tu myślę, że można by było tutaj wykorzystać albo to gdzieś tutaj i to wybrzeże jakoś tak połączyć w miarę z tym, co jest, albo całe to wybrzeże musiałbym jakoś przenieść i rozstawić gdzie indziej. I obawiam się, że niestety, ale będę musiał to zrobić. Dobra, jak tam wyglądają po kolei te rzeczy? Tutaj nic. Tutaj jest rafineria ropy. O dziwo, nie dostałem bonus z żadnej za darmo. Trochę szkoda. Ekstra... A dobra, to jest rafineria, a ekstraktor jeszcze jest niepotrzebny. No ale ekstraktora nie zrobię, bo nie mogę zrobić stali. Ale okej, mamy motorki. No to zróbmy sobie... Coś się robi na motorki? O, sporo rzeczy. Kurde, to zrobić automatyczne... Ten automatyczny, to musiałbym osobno jeszcze żelazo mieć na to, bo tu prawie wszystko z żelaza, tylko te cewki magnetyczne wymagają tego. Wymagają ode mnie miedzi, ale to jest ile? Dwa żelaza, ale samej rudy. Tutaj jest sztabka. I tam też sztabki były potrzebne, tak? Gdzie są silniki? Tutaj. Czyli potrzebuję łącznie mieć trzy sztabki i dwa te. No, to nie powiem. Nie potrzebowałbym dwóch akurat tych, ale przydałoby się to jakoś tak fajnie rozdzielić. No dobra. To jest co? Aha, to jest... Wykorzystanie ropy, żeby stworzyć wodór i rafinowaną ropę. No dobra. Okej. I to mi też daje energię. To jest bardzo dobre. 6,34 megajoula, a to mi daje 4,5 megajoula. Czyli grafit jest bardziej wydajny, jeśli chodzi o energię i dwa węgla tylko wymaga. Przydałoby się mi całą jedną osobną taką kopalnię węgla, na przykład tą przekształcić właśnie w przetwórnię grafitu. O, albo tą, bo tego... Chociaż nie, to na grafit, a to wykorzystać do czegoś innego, bo tego jest za dużo, żeby tego nie móc wykorzystać. A raczej jak tu podepnę
mimo iż to jest nieskończone, to ja raczej jak tu podepnę 3 na przykład kopalnie i zahaczę o 3 razy o jedno, a to o takie samo źródła, no to z tego samego źródła będą sobie podbierały i nie będzie to wtedy, wiecie, takie wyrównane. Dobra, tutaj mogę zrobić... To jest co? To jest tankowy... No nie, tankowy jest, to jest statek. Kolektor wody. O, to będzie dobre. Pompa wody. O, kwas siarkowy mogę wydobywać nawet z tego, ale nie mam bladego pojęcia, gdzie jest kwas siarkowy. Ani do czego byłby mi potrzebny. Tutaj, patrzcie, mam 9000 tych pasów transmisyjnych i one się już nawet nie produkują. Bo to jest pełne. No dobra, wiecie co? W sumie, nie, stop. Gdzie są lepsze pasy transmisyjne? Czy ja byłbym w stanie... Tutaj jest co? O, chemical plant. Poproszę. To może być dobre. Matrix energetyczny też. Tutaj potrzebuję dwóch matrixów. Tutaj też. Tu jeszcze mogę... To jest co w ogóle? Profil... Co? Spray coat, belt, spray the cargo, next level product, extra product, consumption. What? Okej, okay. Nie do końca wiem, czy rozumiem, jak to działa. Aha, dobra. Jeśli spryskam tym raw material, czyli w tym przypadku na przykład gdybym spryskał węgiel i przerabiał go na grafit, to wtedy jest szansa na zwiększenie produkcji i na dodatkowy grafit z takiego węgla. No nie jest to nic zbyt, nie jest to głupie. No tu, o kurde, aż 800, no to by mi mocno wstrzymało. Na razie weźmy to. Dwa matrixy, tutaj 400. O, i są te. To też poproszę. To by mi się już niejednokrotnie przydało. Tutaj też potrzebuję dwóch. To jest na razie zablokowane dalej. Tu nic nie zrobię. Upgrade jakieś mogę. Energia. No to już bym w sumie był w stanie. 60, 60 i 60. Więcej kilowatów. Tutaj jeszcze za to. Tutaj potrzebuję dwóch. Tutaj stali to. Tutaj tego silnika. Ja to silniczki mogę. I już mam full chyba, tak? Tak. Czyli maksymalnie 8 rzeczy mogę mieć w kolejce. Dobra, to na razie to. 60 silników, no to zróbmy to ręcznie. Stać mnie na jeden. Dobra. Dobra, 60, to potrzebuję 120 tych. To dobra, weźmy sobie po... A dobra, po jednym staku. No, że no dobra, po staku akurat. Stak tego sobie wezmę. Jeden. To się te giry tam już nazbierają. Czy tam te mechanizmy. Tutaj jak zabiorę jeden stack, to się nic nie stanie. A tu tym bardziej się nic nie stanie. Tutaj nawet 4 bym sobie mógł wziąć, tylko oczywiście muszę jeszcze to dobrze ustawić. Dobra. Usortować. Świetnie. Przydałoby mi się to dodatkowe miejsce, bo już mi się to powoli kończy. Okej, okay, gdzie ja bym mógł teraz postawić sobie tamte dodatkowe rzeczy. Na przykład te nowości energetyczne. No, złaź na ziemię. Dobra, już, bo zanim zapomnę. Silniczki. Maksymalnie jest 10. Mogę to tak? Mogę. Dobra, to może nie będzie tak kliknięć słychać później. W sumie tak teraz dla testu dla siebie samego. Oj, przegiąłem. Przegiąłem. O dobra, na szczęście mogłem to anulować. Dobra. To... Tego raczej nie będzie słychać. I mogę też potem teren to zatwierdzać. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięknie. I dobra, to już będzie na to ostatnie gotowe, ale zanim to do tego dojdzie, to troszkę jeszcze zejdzie. Dobra, a to w sumie, co potrzebuję, żeby zrobić lepszego sortera? Dwa takie, jeden taki. Dobra, to czas zrobić assemblery na lepsze sortery. O,
jak się zrymowało. Dobra, tu jest 6000, to jak z tego zrobimy odejście boczne do kolejnych assemblerów, to nie zaboli mnie to. Dobra, a nie, to nie potrzebuję tutaj do assembler, a nie potrzebuję do zwykłego sortera. Okej, okay. 1 do 1. A to myślę, tego mogłem wykorzystać. Żeby taki osobny tylko na sortery. Dobra, to wykasujmy to łączenie. Nie to łączenie. No ale dobra, jak już się usunęło, to trudno. Dobra, potrzebuję teraz... Tak, sortery to osobną kwestią. Assemblera proszę, assembler powinien być pod piątką. Tylko oczywiście go nie mam, więc muszę sobie skraftować. Na razie jeden. Żeby to tak połączyć fajnie. Dobra, pasy. A właśnie, też te pasy miałem sprawdzić, Jesus! Gdzie jest logistyka dalej? Tutaj są pasy Mark II, ale potrzebuję oczywiście też matriksów energetycznych. A matriksy energetyczne są zakolejkowane, tak, i to jest następne w kolejce. Dobra, co wymagane? Grafit i wodór jest mi potrzebny, żeby robić jeden taki matriks. Dwa, po dwa z każdego na jedno. Gdzie jak wodór po prostu będzie wylatywał mi pewnie do zbiornika, tak sam grafit, no, to trzeba będzie jeszcze przetworzyć, to dodatkowo tworzy jeszcze te. Dodatkowo jeszcze tworzy takie drobne problemy. No dobra, ale po kolei. Tutaj będzie assembler, więc z tej strony pociągniemy. I z tej strony dotąd pociągniemy. Assembler już jest skraftowany, czy... Tak, już się skraftował, pięknie. Nie. 5F3. Tutaj. Dobra, tutaj jest wsparcie potrzebne, czyli jeszcze jeden assembler mogę stworzyć. Jeszcze jednego proszę. Pięknie. Tutaj coś odblokowało. Plastik. O, jest kwas siarkowy. Okej, mogę zrobić z wody rafinowanej ropy i... To jest chyba kamień, ale to jest... Kurde, ale to jest straszliwie... To jest strasznie czasochłonne z tego, co widzę. I totalnie nieopłacalne. Przydałoby się znaleźć jakieś miejsce, gdzie mógłbym to wypompowywać. Byłoby to o wiele lepsze, chociaż to pewnie na innej planecie dopiero. Tutaj chemiczne... Dobra, ale chemią się będę zajmował później. Dobra, F3. Po kolei. Okej, tutaj brakuje energii, ale sprawdźmy teraz... Ej, nie chcę replikatora. Wolni stąd. Tu. Mogę to postawić. Czy to będzie zasilało? Będzie zasilało. I jednocześnie mogę też tym zasilać mecha. Także świetne wykorzystanie. Dobra, trójeczka tutaj. Nie. No. Trójka tutaj. To rozszerzyć. Okej, tutaj obrócić. I to też rozszerzyć. Teraz tak, tu leci osobno. Tutaj. Dobra, jakie to jest natężenie tego? Nie to. Tutaj. Nie, tu. 1 do 1. No to pojedyncze takie wystarczą. Kopiuj, wklej. No tak, tylko teraz jak to etagować? Mógłbym tutaj osobnym pasem na przykład. Dobra, spróbujmy. Dotąd. A, tu kolajduje, no to dalej. Dotąd niech leci. Tak, póki co. I okej, to jest 1 do 1 za... Za 1 czy za 2? Za 1. No to pojedyncze pasy wystarczą. Czyli F4. Tu niech będą w sumie na 2 leciały. 1, 2.
do środka, jeden na zewnątrz. Okej, to już leci z jednej strony i teraz po dwa. Po dwa z tej strony na jeden. I okej, już się tworzą zwykłe. I jako iż raczej nie będę magazynował tego, bo to jest mi już totalnie zbędne, skoro mam wyższy level, to zróbmy tak, żeby od razu się przetwarzały te pierwszolevelowe sortery na te lepsze. Czyli tu od razu bym musiał zrobić assemblera. Albo w dwa, czemu nie? Dobra, ale zrobię tak z 6. No to oczywiście te bordy się... Dobra, muszę te bordy też zabrać stąd. Cały ten staczek. Dobra. Okej. Okay. I matryks energetyczny zbadany, pięknie. Dobra, to jest tu, tutaj silniki. Gdzieś mam to na... O właśnie, w tym miejscu. Grafit. Dobra, nie, to usuńmy te sklejki, bo nie wiem, kiedy będę, będę to miał, więc... To usuńmy, to będzie w upgrade'ach. Będzie to? Nie, to będzie... To jest tutaj? Też nie. To jest to. Dobra, to to damy na sam koniec, póki co. Dobra. Bo już minęło... Jezus Maria, 40 minut już minęło, ja nie zauważyłem. Jesus, jak ja się... Do... I to jest świetne przekazanie, jak się... Przekazanie? Co ja gadam? To świetnie pokazuje, jak da się dobrze bawić przy grze. Ja ciągle nagrywam, ogarniam wszystko i nie ogarnąłem, kiedy mi tak minęło 40 minut. A nawet się jeszcze nie zdążyło wszystko, co zakolejkowałem, zbadać. Masakra. Dobra, nie. Silniczki. Na silniczki potrzebuję... Dobra, czy ja bym był w stanie to uciągnąć z tych magazynów, które mam, czy raczej musiałbym to jednak ciągnąć z tych... Bo to jest osobne, więc to myślę, że mógłbym tutaj na spokojnie wykorzystać. Tylko pytanie, jakby to tutaj ustawić. Dobra, na razie tak, na razie usuńmy to jedno i to całe. Bo temu nic nie wadzi, to co tam będzie stało. Dobra, postawmy tak, bo potrzebuję... O, gdzie są moje mechanizmy? O Jezus, moje mechanizmy są gdzieś tutaj. To jest turbo daleko. Tu bym potrzebował zrobić osobno w ogóle cały ten... Jakbym chciał stąd, to musiałbym puścić pas drugiego poziomu. Dobra. Będzie to trochę krzywo. O, dobra, już mi się pasy kończą. Nie, nie pauza. Pasy mi się kończą, to wybiorę sobie kolejny stack. Przy okazji te się, co się robią, to się od razu tam przytegują. Dobra, jedziemy po kolei. Tutaj... Aj, koliduje z tym. To musimy zniszczyć. Dobra, jedziemy dalej. To się potem nam gdzieś rozstawi. Dobra, żeby jak najmniej miejsca to zabierało. Dobra, potem. Potem się będę martwił, jak będę chciał dostarczać kolejne te matrixy. Dobra, ustawmy to w taki sposób. I tak, to niech leci równolegle. Czy może tutaj zróbmy taki odstęp? Kurde, ale jestem teraz w dupie z tym, no. Dobra. Dobra, a ja też się od dupy strony do tego zabieram, Chryste. Dobra, już, dziękuję. Dobra, koniec z tym. Postaw najpierw assemblera, a potem martw się tym, jak to będziesz ustawiał. I dobra. Tutaj lepiej. Teraz tak, trójeczka. Zostawimy tutaj pas. I tak, tu potrzebuję dwa. Dobra, czy... Nie. Stop, nie. To było w dobrym miejscu.
bo muszę tutaj mieć właśnie odstęp, żeby dało się te sortery wstawić. Dobra, potrzebuję dwóch takich, to myślę, że tutaj już jest ta pierwsza... Pierwszy raz wykorzystamy te lepsze sortery. Ja mam tych silników równo te 60, no to... Te dwa doprodukujemy. Doprodukujemy te dwa. Aha, chciałem dwa, zrobiło mi 6. Dobra, trochę dziwne, ale niech będzie. I zróbmy tutaj tylko te dwa, które potrzebuję. A nie, dobra, tu mi dwa robi takie, dobra. Czy wystarczyłby jeden silnik? No ale dobra, to już. Mam przynajmniej dwa kolejne na potem. Połączmy to ze sobą. I sprawdźmy to teraz jeszcze raz. Kolejny, tym razem zbieranie energii solarnej, pięknie. Czy tam słonecznej, że nie mówić tak oficjalnie. O, i przyda się teraz produkcja tego szkła. However, you can still obtain some by smelting stone ore. While you still need a massive silicone collection, you need to find a planet rich with silicone veins as soon as possible. No. Now, you can try to view the whole planetary system and even the entire cluster. Dobra, wiem, że mogę użyć. Fajnie, cicho się, stary. Wiem, że mogę użyć i sprawdzić, gdzie to jest, no ale na razie jeszcze się nie będę tam nigdzie wybierał. To... A nie, tu w ogóle nie ma silikonu, dobra. To nie, to faktycznie, to trzeba zlokalizować faktycznie. To która będzie miała ta? Ta ma 68. Ta ma 29, ale to pewnie dlatego, że mam tę nieskończoność włączoną i to pewnie... To nie pytanie, czy to mi pokazuje ilość na planecie? Czy to mi pokazuje ilość tych źródeł? Bo jeśli to drugie, no to tak czy siak Cassiopeia 2 to będzie mój następny cel. Dobra, ale sprawdźmy tutaj, żeby tak na koniec już ustawić te sortery, to tutaj potrzebuję tych silników, a silniczki potrzebują jednej jeszcze cewki dodatkowo. Trochę mnie bawi fakt tego, jak bardzo ten tutorial, powiedzmy, jest spóźniony o niektóre rzeczy. Dobra, i lecą już tutaj cewki. I tak, potrzebuję... Jeszcze raz, ile potrzebuję? Jedna cewka i jeden mechanizm, ale... Ha. Dobra, ale to jest dalej, czyli tutaj też potrzebuję lepszego, więc tu już potrzebuję też dwóch. O, czyli w sumie wystarczy raz to zrobić. A tutaj... Nie, tutaj... Nie, tu robi jeden, no to czemu mi wcześniej wytworzyło 6? Okej, ja teraz nie wiem sobie, czemu zrobiłem dwa, skoro potrzebowałem tylko jednego, no to zrobimy sobie dwa kolejne. Żeby się... Była fajna, parzysta liczba. Dobra, F5 i tak z dalszego planu tutaj dostarczamy po dwa, a tu będziemy też dwa, ale pojedynczymi sorterami dostarczali. Teraz potrzebujemy jeszcze prądu, to podepniemy tutaj pomiędzy nimi taką ładną wieżę. I to się tu wszyściutko dostarcza. Oj, 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 tego nie przemyślałem, tego nie przemyślałem. Kurde. Dobra, nie, musi być pojedynczo. O kurde, nie to, żeś miał usunąć. Dobra, cyk, cyk. Nie, to i to. To połącz. Czyli warto było jednak zrobić, przypadkowo zrobić te dwa. Bo potrzebujemy jeszcze tutaj. Lecą silniki. Dobra, to zrobimy tak, to tu niech będą leciały silniczki. Tu, dobra, dotąd, tu już musi iść w górę, no ale nie aż tak wysoko. Tyle wystarczy. Tutaj i tutaj, dobra.
końca może być. Tak. Jeszcze te sortery, czyli F5 to idzie stąd tutaj. Już lecą silniczki. Dobra, to mogę w sumie usunąć, bo jest zbędne. Teraz tego wylatuje. To muszę sprawdzić jeszcze raz. To jest ile? To jest 1 do 1. Limit 30 budynków. 30, 300. Nie 30. Okej, okay, leci mi już rama tutaj. No, węgiel to się tam wyciągnie. Ten graft będę musiał sobie jeszcze skraftować, ale to już tam. A mogę to robić ręcznie w sumie? Grafit? Mogę, dobra. Mam węgiel. Nie. Czyli będę musiał sobie go wyciągnąć i narobić. Okej, okay, czyli tu jest jedno, ale wtajemy tak. A nie, a ile jest potrzebne na kolejne? To jest właśnie, to jest też kluczowe. Ile potrzebuję na kolejne? Dwa. Czy nie, tutaj też potrzebuję piątego poziomu. Czy gdzie ja widzę piąty poziom? W ogóle sorki za to przeoranie okularami po mikrofonie. Dobra, najpierw potrzebuję silnik zrobić. Dwa silniczki. I teraz mogę zrobić dwa te. Czy właściwie cztery. Teraz piątka. A, trójka, piątka. Pyk. I pyk. I tu lecą pierwszopoziomowe. Dobra, inwentory chcę zamknąć. Teraz, czy ja to chcę robić tu? Nie, bo tu ewentualnie mogę rozszerzyć silniki i to tutaj zrobimy dla tych. Mam jeszcze jakieś assemblery, czy nie bardzo? Jeszcze mam cztery. Pięknie. Zrobimy tutaj dwa assemblery, a nawet trzy. Albo nie, nie, zrobimy dwa. Dwa wystarczą. Dwa assemblery i tu postawimy piętrowy magazyn na TT. Akurat mam dwa magazyny, pięknie. To tu postawimy zaraz obok dwa magazyny koło siebie. 1 metr na sekundę prędkości mecha, świetnie. Dobra. Tak, mech. To strasznie się skupiłem na tych sorterach, widzę. Główny temat odcinka. No i okej, okay, teraz tak, to idzie tutaj na 3, to idzie na 2, to też idzie na 2. Teraz tak, tego potrzebujemy dwie sztuki, więc to musi iść na 2, tego potrzebujemy jedną sztukę, ale to idzie z dalsza, to nie, tutaj też na 2, te dwupoziomowe trzeba wstawić. Czyli potrzebuję jeszcze bardziej. To już nie to się zrobi. Ok, czyli F5. Jeden, drugi. Jeden, drugi. Ok, czyli tak, tak. Jeszcze to trzeba zasilić oczywiście. No to postawmy może to. A, to koliduje. Okej, okay, a czy to by kolidowało? Tego nie mam, to nie sprawdzę. Dobra, no to skraftuję sobie jedną sztukę. Ja tylko tyle potrzebuję. Dobra, wyjdź mi z tego. I F1. Nie, to by nie kolidowało. Pięknie. No to postawmy. Wszystko ma zasilanie. Assembler. Mark 1. I on ma mi robić sortery poziomu drugiego do spółki ze swoim kolegą. Ok, tu nawet widzę, wystarczą dwa, więc to jedno mogę sobie odzyskać. No i pięknie, automatyczne produkowanie sorterów poziomu drugiego. Jest to oczywiście, no, godne poprawki, mówiąc krótko, bo można byłoby to zrobić trochę bardziej elegancko, no ale nie można mieć wszystkiego, prawda? Dobra, tutaj też. Dotąd mogę usunąć. To też mogę usunąć. Jak to usunę, to przestanie podawać? Tak. Czyli teraz muszę jeszcze dorzucić tu jeden pas.
Ej, no kurde, przecież ci tu kazałem cyk i to. Nie usuwać dalej. Dotąd. I na prawa. Piątka. Tutaj. Pięknie. Dobra. Okej, ale to też idzie... No, to trochę za wolno też produkuje z tego, co widzę. Ale taki urok pewnie tego assemblera, nie? A, nie, teraz tu mu brakuje w ogóle żelaza. A, no bo w sumie... Ale tym też zaraz zabraknie, kurde no. Dobra, to spróbuję wrócić do pierwotnej konfiguracji. Całe to usuńmy. Tak, tak, tak. Już godzina, ja pierdolę, godzinę ponad nagrania mam. Może bym się to wam jakoś skrócić. Dobra. Trójeczka F1 i wróćmy tutaj do pierwotnej konfiguracji. Tu. I tu. Ok. I tutaj jeszcze jeden taki. Pyk. No i pięknie. Dobra, i to. No to myślę, powinno na spokojnie wystarczyć tym 7 assemblerom. Chociaż nie powiem, przydałoby się tutaj dodać jeszcze jedną taką. Ewentualnie rozszerzyć te przetapianie. Tylko to... Chociaż nie, to już musiałbym dodać raczej osobne jeszcze, bo to już samo ledwo wyrabia. O! O, chociaż tutaj widzę nawet... Tu bym mógł nawet sobie pozwolić na takie dodatkowe przetapianie. Dobra, no to tak. Ja kończę. Tu się jeszcze z tym pobawię. Wy na liczniku zobaczycie dokładnie, ile czasu zeszło mi na dodatkowe jeszcze machinacje z tym wszystkim. A my widzimy się w kolejnym odcinku z Dyson Sphere Program, w którym to... No w sumie dobre pytanie, co będziemy robić. Dobra, ode mnie to tyle. Do usłyszenia.